Hello wszystkim, z tej strony PG, a to jest szósta sesja z Persony 3 Portable, jak oraz i też no 18 odcinek, 17. Powinienem sprawdzić na YouTubie. Moment! Chwila. Wszystko mam pod kontrolą. Nie martwcie się. Tak więc no, jak ja tutaj będę sprawdzać, to jeszcze będę gadać coś od tak, ponieważ chyba to będzie 19 odcinek, mi się wydaje. Cicho. 17. No, 19, dobra, jest. Już wszystko jest pod kontrolą. Okej, no więc. Tak więc, tak jak powiedziałem wcześniej, poszedłem poza sesją poszukać tych całych latarni i znalazłem je! Nawet więcej niż 3 je mam, gdzie to kurde jest. Jest! 7! Widzicie, jaki jestem zarąbisty? Mam nadzieję, że będziemy mogli to później w sklepie sprzedać i że dostaniemy za to mnóstwo kasy. Ale nie, pewnie jak będziemy mogli to sprzedać, to pewnie z 1 jen będzie kosztować. No dobra. I tak, siedziałem tam w tym Tartarusie jakieś 20 minut i każdy dostał level. Nasze staty wyglądają w ten sposób. O, no Akihiko zaraz dostanie level. I tak, odzyskałem dużo person też, jak widzicie tutaj, o. Mój harem znowu się zapełni, chociaż nie, teraz to nie... W połowie harem i w połowie co się tu kurwa odpierdala. No ale dobra. Więc tak, dostałem od Zapixi Die i mam zamiar to nauczyć się Tamlin. Chyba że był ten quest, żeby nauczyć Jacka Frosta Die. Zobaczymy, jaka jest nagroda. Zależy, jaka będzie nagroda. Jeżeli będzie coś dobrego, to dam to Jackowi Frostowi. Okej, masz te twoje cholerne latarnie. Dziękuję. Umugi Water razy 2, to nam się przyda. Undertake, no i jak to tam było? Jack Frost z Dio, tak? Battle Panties! Fuck yeah. Niech będzie. No, nie robię tego dlatego, że jestem jakimś zboczeńcem czy coś, po prostu... Wiecie, lepsza obrona będzie za ten kostium, mimo tego, że nie zakrywa aż tak bardzo ciała. Więc tak, item. Naprawdę żałuję, ale... Niech będzie. Co najwyżej połączę Pixie z czymś i później jeszcze raz ją poleweluję, żebym dostał kolejną Die. Masz. Zadowolona, kurde? Check request z kompendium. Widzisz? Udało mi się. Specjalny typ zbroi. Nigdy jej sama nie nakładałam, więc proszę nie ten. Nic nie myśleć dziwnych żadnych rzeczy. Oczywiście, że będę myślał dziwne rzeczy. Tak przy okazji mam nadzieję, że moje chrypanie i tak dalej nie będzie za bardzo wam przeszkadzać, bo chyba coś mnie... Walkyrie Starukadżą. Thorn Black Cloth. To jest chyba do tworzenia jakiejś persony. Tarukadża. No, zobaczymy. Teraz połączymy jakieś persony. Walkiria z Tarukadżą, tak? Ech, cholera. Co to kurde, z czym to się łączyło? Zielonego pojęcia nie mam. Ale hej. Połączę parę tak person. Na chybił trafił. Dobra, thank you very much. Miał. Zajebiście. A może jakiś ten, może coś mi da Tarukadżę jako skill carda. Ta, rozumiem. A? Tak. O! Dziękuję, ale ty nie jesteś Walkirią. Chociaż z drugiej strony, może jak ciebie z czymś połączę. Nekomata. Blać. Gdzie to? Chyba już tego nie znajdę. niech będzie Angel z Aramitama. A, znowu ty. Kurde.
Szkoda, że nie mogę mieć podwójnych person. Mogę mieć tylko jedną personę z każdego tego. Dobra, więc może triangle, zobaczmy. Cholera. W takim razie... Może to? Pyrojack, hmm? Kurde, tarukadze będziemy mogli przekazać, ale... Kurde, czemu to nie jest Valkyria? Wiecie co, trudno. Jeszcze połączę coś. I będzie ty i ty. Nie, ciebie już mam. A niech będzie. Ty jesteś silna przeciwko atakom ciemności. Nam się przydasz. Tak jest. Kurde, w sumie to się nie dziwi. Ona wygląda jakby z ringa wypełzła. Jestem Yomotsu Shikomei. Także znana jako Samara Morgan. Z dużymi kłakami. Myślę, że nie mam wyboru, tylko to by cię chronić. Dziękuję. Dobra. Mamy coś, co jest silne przeciwko świetnym atakom. Przydałoby się też nam coś takiego. Persona. Tak, tak, wiem. Dobra, ty jesteś... Okej. Ale ten... Jestem ciekaw, co te STR właściwie oznacza, no bo... Te ataki zabijają jednym ciosem. Czy strong oznacza, że będą rzadziej trafiać? Czy może to, że w ogóle blokuje to? No bo 0 to jest na 100% blok. A z drugiej strony pewnie się przekonam na mojej własnej skórze. Equip. Masz. Nie skończyłem z tobą. Battle Panties. Plus 52 obrony, to myślałem, że... To z 90 wcześniej było. Ach, no cóż. Save. Zaraz, tu był mój ostatni save, więc teraz tu zapiszę. Tak więc no... przeczytałem komentarz, w którym ktoś mówił, że po prostu idąc przez drzwi możemy po prostu wystartować od piętra, w którym ostatnio byliśmy. I... Resume from 25F. No nieźle, ja o tym nie wiedziałem. W sumie ja zawsze tymi teleporterami się bawiłem. Bardzo dziękuję. Za ten komentarz. To mi bardzo pomogło, teraz będę wiedział. Kurde, to oznaczało, że wcześniej mogłem po prostu zejść na dół, zapisać i wszystko byłoby okej. Nie musiałbym tego teleportera szukać. Ach, no trudno. Ale przynajmniej parę levelów się nabiło. Beat Chain. Siema Yukari, mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zła. Tak, jesteś. No ale, sorry, plus 2 obrony, cały armor ma, więc czemu miałabyś tego nie nosić? Wybacz, nie mogę niczego zobaczyć i tak dalej. Być może zahaczyłam o limit mojej umiejętności, czy możesz iść na następny ten... O, dziękuję, o! Warrior's Seal, co to robi? Chyba wiem, co to robi, jaki Hiko to wcześniej miał. Ta. Nie mała szansa na kontratak. Nieważne. Tak więc no, mam nadzieję, że w tej sesji uda mi się w końcu... O kurwa. Ty pizdo. O! Buffu. Cholera, buffu nie mamy. Panik, fearly stress. W sumie nic ty się nie stanie, nawet jeżeli ten... Właśnie, czy w ogóle wytłumaczyłem, co to jest ten cały charm? Tak więc myślę, że czas to wytłumaczyć, skoro mamy ten cały ten... Tak, tak, nie mam tego. Tak więc no, to co charm robi, to, że nasza postać, czy tam jakakolwiek postać, odwróci się przeciwko nam. Co oznacza, że teraz Yukari, no nie? Może albo nas zaatakować, albo wspomóc jakiegoś przeciwnika, buffem czy czym. Może nawet ich wyleczyć. Jeżeli to zrobi, to może być kłopotliwe, może akurat nie teraz, ale w znacznie późniejszych etapach gry.
kiedy przeciwnicy są naprawdę... Znaczy nie kiedy przeciwnicy są silni, tylko akurat kiedy my mamy dostęp do zarąbistych skillów. Pewnie. Dawajcie. Damy radę. Holender. Och, Holender. Gin. I po sprawie. Ta, dawaj szparaga. Tak jest. Akihiko dostał level. Wszystko jest git. Szkoda, że żadnego nowego skilla się nie nauczył. Sorry za to, ale... O, a może... Agi? Nie, dawaj ty. Wolę nie ryzykować. Zio? W sumie czemu się pierdzielę, oni tak wszyscy zostaną w pierdziel. O, oczywiście. A jednak Agi. Cholera jasna, co ze mną jest. O kurde, Yukari, ty chyba jaja robisz sobie. Au! No, nareszcie trafiła do 3 razy sztuka. Tu płaszczkę już mam, więc wezmę sobie broń, ponieważ czemu nie? Tak przy okazji, ściągnąłem sobie, tak jak mówiłem wcześniej, emulator do PlayStation 2. I wiecie co? Naprawdę nie spodziewałem się tego, ale działa! Gry na nim działają. Tylko oczywiście tam jedne działają lepiej, inne nie. No nie, na razie to testowałem tylko i wyłącznie na tym, na Final Fantasy X. Które to w sumie nawet i dawno, dawno temu na emulatorze przeszedłem. Było grywalne, ale strasznie spowalniało na moim kompie. Tak czy owak. No. Działa i to nawet dobrze tym razem. Może dlatego, że ten wcześniej, kiedy grał, miałem do czynienia z tym emulatorem, to wszystko. Czekaj, jaka to była wersja? Kurde! To była chyba wersja 0.8 coś, a teraz ja ściągnąłem wersję 1.2.1. No i w sumie, jak wszystko działa, to jest gitnie, tylko że próbowałem także nagrać coś nieco z tego emulatora. Problemem jest to, że strasznie gra wtedy spowalnia. Przy okazji, no, jeszcze ściągnąłem Personę 4 i nareszcie mogę ją, kurde, przejść. Mimo tego, że jakieś tam głupie efekty są, typu ghosting czy coś takiego, nie wiem, może rozumiecie. Na przykład jak chodzę, to szlaczki się za mną pojawiają i takie rzeczy, odbicia moje. W ten sposób, kurwa, można to powiedzieć. Dobra. Dobra, jest. Sorry, Junpei. Chociaż nie, bo zaraz ten... jak to się mówi? Zmęczony będziesz. Nie chce mi się ją bigon marnować. Wstawaj, kurde! To nie jest monopolowy. Okej. Okay. Tak, i w Personie 4 już... Jakby to powiedzieć, no pokonałem Shadow Yukiko. Wszyscy mówili, że oh my god, ona jest tak zarąbiście trudna i niesprawiedliwa. W sumie no... Mogę zobaczyć, w jaki sposób ona może być trudna i niesprawiedliwa. Ponieważ przyzywa tego swojego zasranego Fagasa, który ją może uleczyć. Ale no... Mi udało się ją rozwalić za pierwszym razem. Może dlatego, że... miałem personę, która... była dobra przeciwko ognistym atakom, a Shadow Yukiko cały czas tylko Agi na mnie używała, jakby nikogo innego nie było. Ja tam się nie skarżę. O, jeszcze jeden. Dobra. O, nieźle. Czasami możecie coś zrobić tak jak trzeba. No i myślę, że no. Personę 4 się przejdzie na emulatorze. Ale to naprawdę, ja się cieszę z tego, bo to otwiera nam, dla mnie dużo tych... dużo tak jakby serii, w które zawsze chciałem się wgłębić i gier, które też zawsze chciałem przejść. Na przykład...
Te wszystkie gry, które, te Shin Megami Tenseye, które są zasranie, za strasznie drogie. Nie wiem, Lucifer's Call, jakie tam jeszcze Shin Megami Tenseye na PS2 są. No Digital Devil Saga w sumie też całkiem droga jest, dlatego cieszę się, że ja ją dostałem. No dwójkę dostałem, jedynkę jeszcze muszę ukończyć. Coś jest nie tak z przeciwnikami, w większych liczbach. Dobra, pokonamy ich wszystkich. Gień! No i ogólnie... bardzo się z tego cieszę, mogę na przykład też przejść w końcu Kingdom Hearts 2. Mogę przejść... dużo kurde gier. Naprawdę się z tego cieszę. Ale oczywiście Elpa niestety z nich nie będę mógł robić, ponieważ no, tak jak powiedziałem, mój komp nie jest zbyt dobry, jak próbuję coś nagrać, to strasznie powoli wszystko idzie. W sumie to nawet nie mogę się bawić tymi całymi pierdółkami jak anti-aliasing i tego typu rzeczy, ponieważ mój komp zaraz dostanie jakieś, nie wiem, padaczki, będzie po nim, a przecież tego kompa potrzebuję do zrobienia filmików. Kurwa, czy wy możecie trafić w nich choć raz? Tak przy okazji, myślę, że kolejna bariera będzie gdzieś tak na piętrze 40-45 może. Tak więc, no jeszcze trochę nam drogi zostało. Jak dojdę bardzo daleko, to w takim razie przyteleportuję się na dół, zapiszę, uzdrowię się i później będziemy dalej eksplorować. Znaczy później od razu. Ponieważ no, normalnie to ja bym z chęcią to jakoś zbalansował tą eksplorację i... O ty kurwa, to znowu ty. Tą eksplorację i... ten szkolne życie, kurde, Simsy. Bierzmy go. Bym to zbalansował, ale że teraz były te całe te egzaminy i tak dalej, ja musiałem dostać te całe karty od Mitsuru. To niestety musiałem się tylko i wyłącznie na tym skupiać. W sumie nie, ogłuszmy go. Dobra, jest. Ha, i co, debilu jeden? Ale kurde, jestem ciekaw, ile już razy padłem w tej grze. Ja zgaduję, że może z jakiś... No, do 10 jeszcze na pewno żeśmy nie doszli, ale może z 7, z 8 razy już na pewno. Który to odcinek? 19, więc no, to się zapowiada zarąbista seria, nie? Jak ja lubię się nad nimi znęcać. Lepiej, żebym ja się nad nimi znęcał, a nie oni nade mną. Okej. Myślę, że gdzieś tak do 30 dojdę. O shit. Musisz się odwrócić, mały gnomie. O to chodziło. No! Do widzenia! Może ktoś by tak krytyka walnął? Dziękuję. Ha, spanikowany. O, i krytyk! I shuffle time dla mnie. Wezmę sobie broń, ponieważ pixie już mam. W sumie to może powinienem ją teraz założyć. No, czemu ja tego nie zrobiłem wcześniej? Persona. Tak, ty musisz nam dać pije. Na czwartym levelu. Okej, okay, będę musiał teraz na siebie uważać, bo moje staty będą bardzo małe. Haha, homunculus! No, widać ten nasz... przyjaciel z Rosji nie jest jedynym, który może mieć homunculusa. Ha! Tak, analizuję przeciwników podczas walki, jest git. No ale tak czy siak w tej grze homunculus po prostu... Split up. O kurde, myślałem, że go dorwał. No trudno. O, shit. Odwróć się, gnomie jeden. No dawaj, zauważ mnie. Ja ucieknę. Dobra, i wracamy.
Ha! Strategia zawsze działa. Defense? W sumie to może rozwalę ich czarami i tyle. Jest ich czterech, więc... Powiedzcie mi, że Agi na was dobrze działa, albo Garu. Dobra, jest. Zarąbiście. Może Pixie dostanie levela jeszcze. Może Shuffle Time też dostanę i expa więcej. Jej! No i? Ha! Ale kurde, trzeba przyznać, że te stoliki mają bardzo fajne rzeczy. Tam nad nimi latają maczety, kurde, inne takie sprawy. Tak, kubek w takim razie. Kielichy raczej, nie kubki. 39 expa. Zarąbiście. Stawiam Rakunda. Kurde, nam by się już przydała w końcu media. No bo ile można z Dio chodzić? Aha! Mam cię! Ach, nie trafiłem. Pewnie zrobiłem błąd. Okej, dziękuję. Dobra, myślałem, że mnie dopadną, ale całe szczęście tak się nie stało. Znowu? Jak to? Przecież ty 70 expa potrzebowałaś. Ale nieważne, ważne, że teraz dostanę Die. Jej, dziękuję. Nie, stop. Persona, ty, item, Dia, tobie. O kurde, już pełno masz tego. Tak, chcę, żeby się nauczyła Di do jasnej... Kurde! Tak! Dobra, Light Slash Damage. Light Strike Damage, dobra. Slash Damage, ponieważ no... Nie lubię tych fizycznych skilli, tak jak już mówiłem. I tak czy siak, ja już mój mieczyk też zadaje obrażenia cięte, więc hej. Ta rukadża. O, możemy Walkirię zrobić i od razu jej tarukadże dać i zaliczyć ten sidequest, zarąbiście. Czy w ogóle coś zaakceptowałem teraz? Quest? A, no quest. Dobra, w takim razie tepniemy się na dół i zaakceptujemy coś. Nie chce mi się walczyć z nimi teraz. Ty musisz paść w takim razie. Zaraz założyłem Tamlin chociaż? Zaraz się przekonam jak padnę. O! No kurde! Ale nie, chyba założyłem, skoro mój atak jest taki duży. Ciebie połączyłem z czymś? Nie, wezmę expa. Chyba tak, założyłem ją przecież, no. Dobra, dawać mnie to. Battle Panties, no i zobaczmy, ekwipunek. Nie, też 52. To może wtedy mi się coś popierdzieliło. Bo przysięgam, że widziałem chyba 90. Tak, chodźmy jeszcze tutaj. Nie, dobra, spadam stąd. Pójdę do Elizabeth. Albo nie, najpierw pójdę na górę. W sumie to... Dojdźmy do następnego bossa chociaż. Tak, tak, używałem tego. Player Advantage i co nie tylko. Nie chce mi się. Jestem teraz tak potężny, że nawet nie chce mi się walczyć z przeciwnikami. Shit! Udało się! Nie ze mną te numery wy! O kurwa. Dobra, Yukari, ty musisz się uzdrowić. Wiem. Kurde, byś mogła już... ten, diorama się nauczyć.
To wiele lepsze leczenie jest. O, dziękuję, tego mi było trzeba. Nie, nie mogę użyć tego! Dobra, niech się dzieje, co ma się dziać. O cholera. Jako że Junpei ma Charma, to lepiej nie ryzykować. Jeszcze przyjdzie do mnie i... O nie, swoim szpadlem od pizzy mnie zapierdzieli. Okej. Junpei, ty... O. Dziękuję. Wy i te wasze zasrane Marin Karin. Czemu to powoduje, że myślę o tej Karin z Naruto, nie mam zielonego pojęcia. Ale w sumie to trzeba przyznać, że Karin to jest bardzo fajne imię. Japońskie. Jedne z moich ulubionych. Dawaj, Akihiko, ty pouzdrawiaj wszystkich. Pokaż, że potrafisz lepiej uzdrawiać od dziewczyny. Hym, hym, hym. No chodź, no chodź, no co, no co, no co? Shit! Nie odwrócił się tak, jak tego chciałem. Okej, w ten sposób. Kurde! No! Dobrze wiedziałem, że tego chcesz, tylko udawałeś takiego niedostępnego. W sumie? Ach, nieważne. Muszę częściej robić te player advantage. Muszę się częściej zakradać nad nich. Ach, nieważne. Ha! Tak lewitowo w moją stronę? Myślałeś, że mnie zapierdzielisz? A, unik, ty gnomie mały. A Junpei niech spada. Nie trzeba było wcześniej, kurde. O. Nie trzeba było zostawiać nas niechcących. Niech to. Nie trzeba było nas zostawiać na pastwę losu wcześniej. Będę to rozpamiętywał. Ha, i co? Teraz jesteś... Kurde, Akihiko, nie deptaj po nim. Teraz jesteś zdany na moją łaskę. Masz szczęście, że cię potrzebujemy. Skill. Dobra, jest. Nie jesteś zmęczony? Nie, dobrze się czujesz, całe szczęście. Discharm. O, to nam się przyda. W sumie mamy to już? Czy to pierwszy? A nie, już czwarty, okej. Zarąbiście. Pist. Znowu wy. Okej, w takim razie na was ogień działał. Tak więc, no, pokaż na co cię stać, ale nie jeden raz, tylko trzy razy. Tako? Przy okazji teraz też picia sobie pije, nie? Magnes, że tak powiem, w tabletkach. Tak się wsadza jedną dupną tabletkę do wody i tak się rozpuszcza. W sumie to... Takie dla smaku to jest dobre, nie? Plus witaminki dostaję do mojego brzuszka. Ha? Ta expa chce. To jest najważniejsze. W sumie się zastanawiam, kiedy będzie następna bariera. O, wszystko zwiedziłem. Kurde, to piętro było małe. Hmm? Wykrywam źródło wielkiej mocy nad wami, a nie mogę zdeterminować piętra. Przepraszam. Proszę, idźcie dalej. Nie ma za co, Mitsuru. Właśnie jak tam skill? Wszyscy uzdrowieni? Wszyscy uzdrowieni. Ja pierdzielę, tyle tych tartarusowych... O! Tyle tych tartarusowych sesji ostatnio było, że... No kurde. Jeden. Ale tam niczego nie ma. Tak więc możesz co najwyżej posiorbać. Mleko ze słomki.
Ciebie nie lubię. Pewnie jesteś Hulkiem, Hoganem. Nie będę ryzykował. Are you all right? Don't push yourself. Tak, tak, I feel a little tired. Man, I feel spent. I'm kinda tired. No nie mówcie mi! Status. O, dobra, całe szczęście. O nie, nie będziecie decydować, kiedy będziecie zmęczeni, to ja tu jestem liderem. Trudna droga, tak jest. Okej, w pożądalu. Status. Wszyscy... No kurde, przestańcie kłamać, ja tutaj stresa dostałem. Ach, jestem zmęczony, ja też, o! Gówno prawda. Specjalnie to zrobiliście. Przestań. Z drugiej strony. A, złazić z drogi! Okej. Oszuści. Ta, jesteście bardzo zmęczeni. O! Ja też na to czekałem! Mam nadzieję, że ta bariera będzie blisko. Bo w sumie no... Teraz nie będą coraz to dalej, tylko... O! Kurde. Jeszcze śmierć śmierdząca do nas przyjdzie. Ale dostałem kasę! Dobra, this rage. Jakby co, to tutaj będzie teleporter, więc jak usłyszę łańcuchy, to spierdolę. Ponieważ jestem bardzo odważny. O, jest!